Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dory152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex 2. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy świadkami romansu Zouzy z Jaxem, ale żeby nie psuć jakoś tutaj klimatu czy czegoś w tym stylu, to przeniesiemy się do bastionu, najlepiej do naszego pokoju, mogłabym powiedzieć naszego domu, gdzie Jax przebywa, ponieważ to będzie teraz miejsce, gdzie Zouza i Jax będą spędzać większość swojego czasu razem. Więc od tego chciałabym tutaj na pewno zacząć, a później zajmiemy się zadaniem głównym, antybiotyki. Już wiem, o co chodzi z tymi wszystkimi dziadostwami, czyli z tymi komputerami i tak dalej. Chodzi o to, że tutaj na pomarańczowo mamy zaznaczone właśnie wejście do Epsilary. I Epsilara jest tutaj. A ten komputer jest zaznaczony tutaj, ponieważ po prostu ten cały kawałek to my musimy przejść. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na mapie pozaznaczałam sobie specjalnymi symbolami różne rzeczy. Takimi gwiazdkami, strzałką do góry lub strzałką na dół. Są to lokalizacje eliksirów eleksowych. Gwiazdką pozaznaczałam sobie eliksiry, które dadzą nam punkt umiejętności. Tą strzałką do góry mamy eliksiry, które dadzą nam punkty atrybutów, a tą małą tutaj strzałeczką zaznaczyłam sobie eliksiry małe, eleksowe, które dają nam 500 punktów doświadczenia. Ja będę chciała te wszystkie eliksiry tutaj zdobyć. Nie wiem, czy mam zaznaczone wszystkie, ale tak czy inaczej tutaj na razie tak to zostawię. To znaczy, nie będziemy tego robić dzisiaj, chyba że coś nam się trafi tutaj konkretnie w tych miejscach, gdzie mamy jakieś formatory. Tak jak na przykład tutaj jest eliksir, który daje nam punkty doświadczenia, ale tutaj w większości takich eliksirów raczej nie ma. Więc no cóż, na razie nie będziemy tego robić. Zacznijmy sobie od zadania Kochany Drań, czyli tak jak mówiłam, od romansu z Zouzą. Ej, czekaj no, mam już tego dość. Niby czego? Nie wciskaj mi kitu, tego czegoś między nami. Czy naprawdę wszystko muszę robić sama? No co, zapomniałeś języka w gębie? Wręcz przeciwnie. Daj spokój. Znamy się nie od wczoraj, no nie? Czy chcesz załatwić to tu i teraz? Dobra, nie wiem, co mam powiedzieć. Może później, to na pewno nie. Chyba pierwsze. Nie odmówię takiej poetce. Wystarczy tego. Ty i ja. Już pora. A właśnie, o czymś sobie przypomniałam. Musimy pogadać, dupku. No to zamieniam się w słuch. Tylko nie próbuj pozować na rozsądnego sztywniaka. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Udawajmy, że nie. Z tobą to tak kurwa zawsze, co? Spotykamy się i nagle tonę po uszy w gównie. Nie lubisz walczyć? Nie spodziewałem się tego. Nie po to tu jest... Nie masz jebanego pojęcia, o czym mowa. Nikt nie trzyma cię tu na siłę. Chciałbyś, abym odeszła, co? Nie tym razem. Wykluczone. Idziemy. I tym oto sposobem Zouza jest naszą kochanką. Hej, wciąż musimy coś dokończyć, pamiętasz? Wszystko w porządku? Trzymasz się jakoś? Na to wygląda. No to chodźmy. Możemy zapytać, co u niej. Wszystko w porządku? Nie mogło być lepiej. I możemy z nią spędzić trochę czasu raz na jakiś czas. Jest to scena łóżkowa, której nie zobaczymy w Eleksie. W jedynce było to samo, chociaż nie mogliśmy tego robić co jakiś czas, tylko przy pierwszym romansie, a tutaj możemy spędzić trochę czasu z daną kobietą. Zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Na czym to skończyliśmy?
Zaczęło się robić interesująco. Czyli co? Dopięłaś swego? Nie mogło być lepiej. Dobrze to słyszeć. Z przyjemnością. Wiecie, są to takie scenki, które nie mówią nam wprost, ale wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi, dlaczego takie zbliżenie. Nie psuj chwili, baranie. Już pora. Naprzód. No i tak to właśnie wygląda. Myślę, że możemy ze Zauzą sobie chodzić raczej. Weźmiemy sobie tutaj antybiotyki, chociaż tutaj musimy akurat wziąć ze sobą Kroniego U4. To jest akurat taki wymóg. Widzę, że on tutaj gdzieś biega niedaleko mnie, także pobiegniemy od razu do niego. Niestety tym razem będziemy bez Zauzy i Kroni jest gdzieś tutaj. Tu jesteś. To świetnie. Oczywiście nie złapałam cię, bo po co? Chodź ze mną. Chodź ze mną. Jak tam w ogóle analiza systemu? Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. No i dobra. No to co? Myślę, że będziemy ruszać do pierwszego z formatorów. Tylko gdzie my najpierw sobie pójdziemy, to ja tego nie wiem. Gamara. W sumie do Gamary moglibyśmy iść, bo tam mamy w miarę oczyszczony chyba teren. Tutaj jest jeszcze Alfara. Ewentualnie możemy to robić po kolei. Ale też chciałabym sprawdzić jedną rzecz. To znaczy, przenieśmy się do Deltary. Nie wiem, czy tam najpierw pójdziemy, czy nie, ale chcę wam coś pokazać. Ogólnie Deltara jest miejscem, gdzie, nie wiem, czy pamiętacie, na początku gry zwalili nam się na chatę domu tutaj właśnie... O matko. Zwalili nam się na chatę Niebianidy. I właśnie ta Deltara wylądowała na tej małej chatce Jaxa. I o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj na dole, jak pamiętacie, rozpoczynaliśmy grę. Tutaj gdzieś to było. Tutaj nawet, pamiętam, się kręciły jakieś niebianidy. Właśnie przy tamtej wieży byliśmy. I nie wiem, czy też pamiętacie, ale tam spotkaliśmy po raz pierwszy Adama. A teraz Adam zniknął. I podobno Adama możemy spotkać w tym samym miejscu, gdzie spotkaliśmy go pierwszy raz, czyli tutaj na dole. Widzę, że tam się zrobiła niezła impreza. Mamy trolla, mamy mokrołaza. To było chyba to miejsce z tego, co kojarzę, bo tutaj jakoś żeśmy sobie tak schodzili. Zaraz zobaczymy jeszcze. Tam jest ognisko i tutaj powinniśmy z tego, co kojarzę, z tego, co się dowiedziałam, spotkać Dawkinsa. Chociaż widzę, że na razie go tutaj... Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Co ty nie powiesz? Tu mamy trolla, ja sobie go zaznaczę na mapie. Mokrołaz widzę, że już ma na nas chrapkę. Także skorzystam sobie. Przydałoby się troszeczkę... Ten troll widzę, że też można mnie chrapkę, nie? To jest leśny troll i w sumie akurat jego potrzebuje bić, także... Jak już się mną zainteresował, to skorzystamy sobie. Tylko tak, najpierw sobie oczyszczę krew. Teraz sobie weźmiemy ignorowanie bólu. Dobra, nie mogę na razie tego właśnie wziąć. Ała, chłopie! No to nieźle. Weźmiemy się trochę, zregenerujemy. Wiecie, chcę pokonać sobie tego trolla, bo dzięki temu będę mogła sobie zrobić kolejny eliksir w sumie do siły. Chociaż chwilowo siła mi jakoś tam bardzo potrzebna nie jest. Dobra, możemy gniew. Ała, dostałam kamcorem. Możemy ignorowanie bólu też za chwilę. Dobra. Powiem tak, wyleczymy się na wszelki wypadek, bo chciałabym to przeżyć, powiem tak. No. Pan troll jest dosyć wredny.
Możemy się pokusić o parę ciosów. No, tylko właśnie. Ale to tam. Raczej luzik. A łano oczywiście zdążyłam dostać, nie? No, prawie mnie trafił tym kamieniem. Bijemy dalej. Dobra, będzie we mnie chyba rzucał. Nie, w kronie go ma ochotę rzucać, nie we mnie. Pięknie. 630 punktów mamy z niego serce leśnego trolla. Wygląda na to, że na chwilę obecną tutaj do Kinsa nie znajdziemy. Chociaż on podobno tutaj będzie. Chyba, że sobie siedzi tutaj w chatce. Ewentualnie może być tak, że z biegiem czasu do Kinsa po prostu znajdziemy. To znaczy, wiecie, będziemy sobie właśnie chodzić po tych wszystkich formatorach i on po prostu pewnego dnia się tutaj pojawi. Także nie wiem tego. Ale już może nie przedłużając, zajmiemy się tymi wszystkimi tutaj formatorami. Myślę, że zaczniemy faktycznie od Gammary, bo już tutaj byłam parę razy. To jest też jeden z mniejszych formatorów. Ogólnie, jak wiecie, gra nam kazała zniszczyć tylko dwa formatory. Nie ma wymogu niszczenia wszystkich pięciu, bo bodajże jest ich pięć. Ale ja wychodzę z założenia, że opłaca się zniszczyć wszystkie. Z prostej przyczyny. No, po pierwsze dostajemy 1000 punktów doświadczenia za wyłączenie każdego komputera. Po drugie, ogólnie zbieramy więcej punktów doświadczenia, bo wybijamy więcej niebianidów. No i po trzecie, jesteśmy w stanie w tych formatorach znaleźć podobno jakieś fajne bronie, ewentualnie jakieś fajne eliksiry. Prawdopodobieństwo przeżycia katastrofalnie niskie. Dzięki, Kroni. Ja pamiętam, że jeszcze chyba wchodziliśmy do Epsilary, więc tutaj fajnie by było właśnie te dwa konwertery ogarnąć. Gammara powinna być prawie pusta, prawie, bo ostatnio żeśmy się przekradali przez potwory, jak pamiętacie. I to właśnie chyba było w Gammarze. I tutaj się odpaliły Jacksowi te wspomnienia, ale widzę, że tak czy siak to potworki się tu odrodziły. Także no, niestety... Będziemy musieli jakoś to przetrwać. Wiecie co, ja bym sobie może wzięła trójkę. Pełzacz. Dobra, to nie jest trudne. Widzę, że z bliska naprawdę dobrze działa to. Super. W sumie to spoko, wiecie? W sumie to całkiem spoko. Warto się tutaj też rozglądać właśnie po tych jakichś bocznych miejscach, bo można coś tutaj zawsze znaleźć. Dodatkowa rzecz jest taka, że... Tutaj właśnie zostawiłam tego gościa. On ostatnio jakoś tak wyszło, że mi nie podlasł pod skórę. Opłaca się bić je z bliska. Co prawda one mają ten swój odskok i tak dalej. Akurat Jax mi ładuje. Ale jak widzicie, obrażenia są naprawdę potężne. Szczególnie jakbyśmy tak trafiali na przykład w głowę. To już jest całkiem fajnie. Pięknie. Widzicie, nie muszę się dużo męczyć, a expa naprawdę łatwo idzie zdobyć. X... nie, spacja. Znaczy się, Boże. RT. Chciałabym mieć spację. Na konsoli, naprawdę. Gdzie wyskakiwał. Jak widzicie, obrażenia w głowę są horrendalne. Szczególnie jak już się nim Kroni zajmie. Tutaj wiecie, możemy sobie strzelać. On mi jakiejś dużej krzywdy też już nie będzie robił. Co prawda trochę trwa to przeładowanie. Ale jak widzicie, po prostu jeden strzał i bąk. Jakoś te naboje też wcale nie są drogie, a właśnie obrażenia są naprawdę... W sumie fajne są, przyjemne. Tutaj też będziemy mieli już oczyszczone wszystkie te formatory.
Nie wiem, jak nam będzie szło ogólnie wybijanie tutaj potworów, to znaczy ile będziemy w stanie takich formatorów na odcinek zrobić. Ja będę chciała raczej standardowo robić odcinki o konkretnej długości, jakieś tak około 45 minut właśnie. I tutaj podobno w tym miejscu możemy pójść, o kurde, możemy pójść w dwie odnogi. Ja tutaj nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio kojarzy mi się, że jakoś przeszłam obok tych potworów. Dobra, ty się na mnie rzucisz, to w sumie całkiem przyjemnie. Tamte się striggerowały. Jeden się striggerował. Dobra. Będzie rzucał. Ten olbrzym trochę mi, wiecie, czasu zajmuje pokonywanie go. Ła, no. Dawaj, Jax. Dobra, najpierw ciebie. Dobra, będzie rzucał? Chyba chciał, ale mu nie wyszło coś. Dobra, przeładujemy i lecimy dalej. Muszę sobie kupić tego więcej. Jak widzicie, granie pod broń dystansową też jest naprawdę fajne. Tutaj ogólnie właśnie sporo przeciwników jest. Podobno jedna odnoga jest taka, że idziemy prosto do komputera, a druga jest taka, że możemy sobie pokonać różnych tam zwierzchników i zwiadowców, chociaż tutaj widzę, że nie ma raczej rozgałęzień. Hello, my friend. Zastanawiam się, czy jakoś mogę zwiększyć obrażenia tej broni. Czy raczej nie ma takiej możliwości. Nie mam pojęcia. Widzę, że on woli się z Kronim zamawiać, niżeli ze mną. W sumie mi dosyć solidnie ułatwia życie, nie? Jeszcze cios, jakbyśmy tak... Wiecie, ja też mogłabym w sumie pół na pół się z nimi bić, to znaczy... w połowie używać sobie tej broni. Do miotacza pocisków mam amunicję. Tylko czy ja mogę miotacz pocisków nosić? Coś mi się kojarzy, że nie mogę. Przynajmniej nie kojarzę. Widzę, że Jax nie ma ochoty tutaj skakać. Dobra, tu mamy jakąś latarenkę. Tutaj nie mogę przejść z tego, co widzę. Niczego tutaj nie ma. Czyli co, wyjątkowo ten formator chyba miałby tylko i wyłącznie jedną odnogę. Chyba, że tam dalej gdzieś będzie jakieś rozejście. Ale zobaczymy. Później myślę, że sobie obierzemy Epsilarę za punkt. O, chyba tutaj jest to rozejście. W tę stronę pójdziemy do takiej dużej komnaty z przeciwnikami chyba. Tam jest potwór. A tu? A tu są wykolejeńce. I nie tylko. Dobra, zmienimy sobie broń wyjątkowo. Nie, Jax, nie chciałem, żebyś pił to. Ajajaj, niedobrze. Wiecie, ja nie potrzebuję za każdym razem używać tamtego badziewia, bo w przypadku tych wykolejeńców na przykład, no to jest, wiecie... pikuś. To raczej przy tych takich większych przeciwnikach. Tutaj tak samo jest działotwór i one jakieś trudne też nie są. Także możemy je okładać. Weźmiemy sobie też gniew. Właśnie z tym gniewem to największą robimy rozpierduchę chyba. W sumie na te działotwory też moglibyśmy używać działka. Ale czy jakoś bardzo to potrzebne? Wątpię. No tak, jak widzicie, te formatory są dosyć rozbudowane. Ja tutaj nie szłam wcześniej w tę stronę, więc mamy tutaj nieodkryty teren.
Ale co nam szkodzi odkryć go teraz? A kto wie, może znajdziemy tutaj coś fajnego. Dobra. Czyli wiemy, że jak się będę chciała wrócić, to musimy pójść w lewo, żeby dojść sobie do miejsca z komputerem. O, tu jest jakiś przeciwnik. Diabelski czerw. No, przy tobie to w sumie mogłabym wykorzystać działko. I raczej tak zrobimy, bo... No, zdecydowanie. Uderzanie go w głowę z działka to jest po prostu cudo. Widzę, że on się zachowuje podobnie jak olbrzym. No, tylko jest chyba troszeczkę silniejszy. Nie, zachowują się w sumie tak samo. No dobra. Sprawdźmy na szybko, czy czegoś tutaj nie ma dla mnie. Jest ogniwo energetyczne. Wiecie co, wydaje mi się, że będziemy sobie robić po prostu formator na odcinek, coś tak czuję. Ale to się jeszcze okaże. No jak widać, tutaj mamy po prostu takie dodatkowe odnogi z przeciwnikami. Raczej nic wymagającego. Dobra, chciałabym, żeby do mnie podszedł ten olbrzym. Tamtego niekoniecznie chcę tutaj. Rzut. No i niestety i tak przylazł. Ała. Trochę mnie to stunuje. Dobra, wyleczę się, bo jakoś tak niebezpiecznie się zrobiło. Dobra, zajęło się Kronim. Tutaj może byśmy trochę wyżej celowali. No, tak jeszcze cios by się przydał. Pięknie. A tego też może wykończymy sobie z broni. To zwykły szperacz, także... To raczej tym bardziej nie jest kłopot. Tu jeszcze jacyś wrogowie. Jezu, jaki to jest rozległe gówno. Gdzie my teraz jesteśmy na mapie? Tu mi coś pokazuje. Aha, bo to Mikroniego pokazuje, dobra. No właśnie dlatego nam pokazuje dodatkowo na mapie ten komputer, bo sami widzicie, jak tutaj jest się łatwo zgubić. To są po prostu wszędzie jakieś pomieszczenia. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. Dotarliśmy do naprawdę interesującego miejsca. Co ciekawe... A, tu jest komputer. To wyjątkowo. Czyli to nie jest... Okej, okay, no dobra. Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Chyba, że są takie, takie wiecie, felerne i niefelerne. No i świetnie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. Udało się. Uszkodziliśmy pierwszy formator. Potwierdzam. Jak poszło? Zdołałeś wyciągnąć jakieś dane z panelu centralnego? Jednostka kontrolna formatora korzysta z autonomicznej SI. Tak jak myśleliśmy. Byłeś w stanie ją przejąć? Jednostka kontrolna została nadpisana po przesłaniu kluczowych algorytmów ze statku matki. Z powodzeniem uzyskano kontrolę nad komórkami operacyjnymi formatora. Proces terraformacji znacznie zwolnił. Świetnie. Wardek miał rację. Teraz możemy dokonać repolaryzacji reszty formatorów. Potwierdzam. Ile czasu potrzebujemy, aby kompletnie zatrzymać proces terraformacji? Analiza.
Szacunek potencjalnie niemiarodajny z uwagi na nieznane parametry. Pieprzysz. Ile? 524 dni i 16 godzin. To o wiele za długo. Musimy działać szybciej. Brak danych do rzetelnej oceny. Może znajdziemy jakieś wskazówki w następnym formatorze. W porządku, mały. Wiemy, co trzeba zrobić. Załatwimy jeszcze jeden i zobaczymy, co dalej. Przyjąłem. No dobra, czyli tutaj jest tak jakby główny komputer. Znaczy, to nie tak jakby, bo to jest główny komputer. Czyli co, tak naprawdę Gammary mamy ogarniętą, ale no mogliśmy iść w dwie strony. W ogóle w Gammarze właśnie byliśmy. Fabularnie, bo to była na bank Gammara. To mi się wydawało, że tamto to jest komputer, chociaż to było nazwane konwerterem wtedy, więc no... Ciężko stwierdzić. Czy tu są jakieś... O, tu są rzeczy. Czy jestem w dobrym pokoju? Ja tu w ogóle byłam? Tak, no tutaj zabiłam to paskudztwo. Tu coś jest. Okej, chyba wiem, co to za miejsce. No tutaj też możemy sobie nieźle poekspić. Dobra, i tak muszę poczekać. Panie podżegacz. Jest kurator. Weźmiemy, zrobimy tak. Te. Ale to jest rozpierdol. Ja pierdykam, co się tu dzieje w ogóle. Ej, ale kuratorzy to są bardziej wytrzymali niż ci cali olbrzymie. Jezu, ale oberwałam. Od kogo, tak? Gniew? Mam? Nie mam. Tu jest jakaś jadka pieprzona, totalna. Tarczy nie mam. Ten strzela do mnie. Gościu. Nie! Jax, proszę cię, pito. Slalomem, czy coś. Ty się już poddajesz, czy co ty robisz? Dobra. To jest totalny rozpierdol. Tu jakiś kurator. Was jest tu więcej. Chodź. Dobra, no niepotrzebnie się tak daje. Powinnam siły na... O, chłopie. No. Spoko. Dobra, będzie rzucał. Weźmy się zregenerujmy. I teraz lecimy. Widzę, że Kroni też sobie nieźle daje radę. Srób i siup. Dobra, no jest ich tutaj ewidentnie więcej. Będą pewnie też jacyś zwierzchnicy. Chyba tutaj zacznijmy od tego. Kurator. O Jezu, dwóch kuratorów się pierdoliłam. Ale w sumie jakby Kronis zajął jednym, to ja mogę się zająć drugim. Na spokojnie, nie? Spoko. Nie, wiecie co? Spodziewałam się, że będzie gorzej.
Nie jest wcale aż tak źle. Gościu, weź schowaj to działo. W ogóle fajnie, przez chwilę nie widział, w kogo ma celować. No i niedobrze, spadł mi na dół. A, upadł i zmarł. Dobra, możemy zejść na dół. Nie możemy zejść na dół. O Jezusie. Dobra, potrzebujemy się oczyszczenie zrobić. I podleczyć się. Czy to mi robi krzywdę? To wygląda jak jakieś ogniwo. Ale wolałabym na dół jednak nie schodzić. Może zrobimy tak, przejdziemy się po tym okręgu jeszcze. Bo tu mogą być jeszcze jacyś przeciwnicy, a potem wejdziemy sobie na górę. Podobno tutaj można jakieś bronie zdobyć. W miarę takie jakieś legendarne. No, wiecie co, jak bierzemy pod uwagę takie zwiedzanie całego tego formatora, to musimy brać pod uwagę jeden odcinek na formator. Tu są jeszcze przeciwnicy. Kurator i podżegacz. Nie, dwóch kuratorów. Dobra, niech se będzie. Który mnie atakuje? Nie mam pojęcia. Dobra, chyba ten bardziej. Nie. Ty mnie atakujesz. Weźmiemy sobie ignorowanie bólu. Gniew. O matko. Nie! Ty idioto! Nie o to mi chodziło. Sru. Teraz nie będę mogła, nie? No oczywiście, że nie. Dobra, byleby się nie przejmować tym. Mogę? Już gniew czy coś? Mogę. Jeszcze raz. I teraz jeszcze na ciebie. Czy ja trafiłam w ogóle w tego typa? Nie wiem. Jeszcze cios, jeszcze dwa. Super. Ktoś strzela do mnie? Nie. Dobra, możemy wejść jeszcze na górę i tutaj widzę, że jest kolejny kurator. Pytanie, czy jest sam? Pewnie nie. Au! No, chłopie, popierdzieliło cię, czy co? Co za typeusz? Ty kurde, to nie koniec jest. Tam jeszcze na górze jakaś impreza się robi. Wow, zwierzchnik przyszedł. Wiecie co? Na zwierzchnika to chyba trójeczkę zrobimy. Jezu, co ty robisz, Jax? Nie tak. Przypierdol, chłopu. Broń wycią... O Jezu, umieram. Nie to! Wyleczysz się? Wow! Ładuj to! Kurwa! Dobra, nie. Ja pierdolę. Dobra, pan zwierzchnik, to jednak będziemy robić tak. Co ty, Jax?
No, nie trafiłeś. Bij go. Aha. Jeden na jeden, ta. Uff. Zapisujemy. Dobra, jeszcze na górze chyba został jeden kurator. Tak. Ignorowanie mam, gniewu nie mam. Ło kurwa, tu jeszcze ktoś jest. Niedobrze. Jax. Wal chłopa. Chcę nie zginąć już. No i dobra, i tu jest pan kurator. No. Okej. To nara. No i dobra, i tutaj mamy ogarnięty temat. Dobra. To co, może już nie będę... Chociaż nie, no wypadałoby zebrać z tych syfów wszystko. Jakoś tam w miarę. Dobra, tamto może już łazić nie będę, ale tutaj gdzieś to, co mogę, to zebrać. Na przykład to. Co na górze chyba jeszcze zostały. Tamten wyleciał, to już okej, to już mało ważne. Dobra, idziemy jeszcze, się cofamy. Zobaczymy, czy jeszcze coś znajdę, czy już nic. Tutaj w ogóle mi tych ciał nie pokazuje. W ogóle z nich nie ma tego. Tak jakby mrocznego Aleksu, to trochę jest dziwne. Dobra, i tutaj jest ten główny pokój. A tutaj? Tu jeszcze mogę przejść. Jezu, jakie to jest rozległe wszystko. Tu byłam, nie byłam, nie wiem. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. Co ty, Kroni, gadasz do mnie? No wiadomo, tutaj się nie da po prostu zwiedzić wszystkiego, bo tutaj idzie się po prostu pogubić. To jest niemożliwe. Tu mamy czerwa, to akurat bym sobie skorzystała z tego. Hej. No. Dawaj, Jax. Oj, stary. Ile ciosów myślicie? Dobra, dałam się trochę po mizie. Dobra, spoko. I tutaj to jest wszystko. O właśnie, czy my nie byliśmy tutaj przypadkiem? No byliśmy właśnie, nie? I myślałam, że tutaj będzie ten komputer centralny, a to tak nie działa. No i dobra, i tutaj niczego już nie ma. Jak my stoimy w ogóle z czasem, bo ja już się gubię. No będziemy w sumie kończyć zaraz. Tylko jeszcze byśmy sobie zerkli tutaj. Tak wiecie, mniej więcej po prostu, no bo to nie da się całości. My byliśmy tutaj konkretnie. Tu, przy tym czymś. I tu mamy zaznaczony konwerter. Ja myślałam, że to trzeba będzie wyłączać. A tu jednak nie to. No i dobra, i tutaj szłam tędy akurat. Tu byłam w całości.
Tutaj nic nie powinno być do zabicia. Czyli co, wyszłoby na to, że wychodzimy już stąd. To główne pomieszczenie mamy ogarnięte, to jest najważniejsze. Tutaj to samo. No i spoko. Bo jak ja tędy weszłam? Chyba tędy. Albo tamtędy? Tędy. No. Dobra, tak czy siak to Gammara jest ogarnięta. Tu mi zaznacza wejście do Gammary, no ale to wiemy. Dalej, komputer centralny Deltary, to nie. Tutaj mamy Alfarę, to też nie. Wejście do Betary. Spójrzcie, jaka Betara jest wielka. My jeszcze mamy Epsilarena w miarę takim poziomie jakimś konkretnym. Spójrzcie już, jak nam idzie ten... poziomy, jak nam lecą do góry. Powiem tak, przeniosę się do Epsilary. Coś mnie tu na wejściu bije. Ach, ty. No to upierz co, wiesz co. Wow! Serio? Zabiłam jakieś gówno, które nic nie znaczy. Dobra, bo ja zaraz zginę. Jak tak dalej pójdzie. Podobno w Mararkorze jest dużo tego latającego gówna. Podobno, że jest właśnie najgorsze. Wiecie, co bym chciała spróbować? O, tam olbrzym sobie chodzi. Spoko. Tam jest olbrzym, ale to damy mu żyć. No i pięknie, odblokowałam osiągnięcie bez litości. Fajnie, zabito 30 niewinnych stworów. W Elipsarze byliśmy z Kają raz, nie wiem czy pamiętacie, właśnie tutaj wchodziłam. Teraz będziemy tutaj z Kronim i będziemy w kolejnym odcinku próbowali sobie wyłączyć tutaj formator. Tu jest przy okazji do zdobycia eliksir eleksowy, który nam daje 500 punktów doświadczenia. Więc myślę, że skorzystamy i sobie też go poszukamy. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam chwilowo bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę go dla Was montować i słyszymy się już w kolejnym materiale. Cześć!